Siema, tu Wachacz. Jestem właśnie za kierownicą Citroena C5 Aircross i na tym filmie zapraszam na kilkanaście minut wspólnej przejażdżki, podczas której pokażę, jak wygląda świat widziany z perspektywy kierowcy tego samochodu, powiem, ile to auto spali na dystansie wspólnie przejechanym. Właśnie zresetowałem komputer pokładowy. Tutaj pod maską pracuje silnik diesla, dwulitrowy o mocy 180 koni mechanicznych i też powiem, czemu, między innymi oczywiście, ponieważ nie ma jednego, jedynego powodu, tak wiele osób w Polsce nie przestrzega przepisów związanych z prędkością, która obowiązuje na różnych drogach naszego kraju, a jestem na idealnej drodze, aby właśnie ten temat poruszyć. Jest to droga ekspresowa S8, która niedługo zmieni się na drogę krajową numer 8 jeszcze, ponieważ jestem na podwarszawskim odcinku, który był niedawno remontowany. I na początek może króciutki rys historyczny, jak to wyglądało. Droga krajowa numer 8, dwujezdniowa, dwa pasy w każdą stronę, została dostosowana do standardów drogi ekspresowej i ponieważ nie można było jej zamknąć na czas przebudowy, to została ona po prostu tam rozkopana, jakieś objazdy zostały wytyczone, ale generalnie cały czas przebudowa odbywała się pod ruchem, tylko zazwyczaj był ten ruch po prostu tylko w jedną stronę, jedną nitką prowadzony, najpierw jedną, drugą, później drugą nitkę przebudowywano i na czas robót drogowych, ponieważ tam chodzili osoby, które budowały, też jeździły pojazdy budowlane, wprowadzono ograniczenie całkiem rozsądne do 60 km na godzinę na przebudowywanym dystansie. No i remont się już skończył, droga jest praktycznie gotowa już od kilku tygodni, nic się tutaj nie dzieje, znaczy nie jeżdżę nią codziennie, ale tak przynajmniej zaobserwowałem z okazjonalnych podróży, że żadne prace już nie są prowadzone, już od wakacji właściwie, jeśli prace były, to jakieś drobne, punktowe, ale generalnie już obie jezdnie były otwarte, wszystko było ok, ale został limit prędkości wynoszący 60 km na godzinę i to właśnie sprawia, i właśnie wjeżdżam na ten odcinek, gdzie ten limit prędkości jeszcze został, że jest to idealna droga, aby pokazać właśnie jeden z czynników, który sprawia, że ludzie nie respektują prędkości w Polsce, ponieważ przepisy mają za zadanie porządkować, przepisy ruchu drogowego już konkretnie, mają za zadanie porządkować ruch. Ich celem jest to, aby osoby, które podróżują po drogach, zachowywały się z grubsza tak samo, dzięki czemu będzie po prostu poprawa bezpieczeństwa następowała przy jednoczesnym zachowaniu sensu podróży samochodem, to znaczy tym, że po prostu on ma służyć do tego, aby przemieszczać się możliwie szybko z punktu A do punktu B, bo nie po to powstał samochód, żeby jechać powiedzmy 20 km na godzinę, pomimo tego, że zwiększyłoby to bezpieczeństwo w sposób znaczący. I na drodze, na której aktualnie jestem, logika prawa, która powinna być, no bo człowiek nie jest robotem, człowiek nie zachowuje się tak, że jak jest, nie wiem, 50 na godzinę, to jedzie zawsze 50, no bo powinien tak jechać, ale nie jedzie i nie żyjemy w idealnym świecie, żeby każdy tak jechał. Aby logika prawa została zachowana, powinno być ono w jakiś tam sposób chociaż dostosowane do tego, jak zdrowy rozsądek podpowiada kierowcy, jak powinien się zachowywać. I wtedy to wszystko działa tak, jak należy, ponieważ kierowca, wiedząc, że podróżuje zgodnie z przepisami, ma poczucie, że jedzie tak, jak należy, a jednocześnie ma poczucie, że jedzie rozsądnie, zgodnie ze swoim rozumem, że nie czuje się po prostu głupio, nie czuje się jak idiota. Tymczasem na tej drodze, w chwili obecnej, jadąc 60 km na godzinę, na drodze, której nie toczą się żadne prace, na drodze, na której nie ma żadnej kolizyjności, jadąc z prędkością 60 km na godzinę, jak idiota się, przyznam, czuję, pomimo tego, że jadę w pełni zgodnie z przepisami. I osoby, które jeżdżą tą drogą codziennie, na przykład, nie wiem, ktoś mieszka w Rawie Mazowieckiej, dojeżdża do pracy i przez kilka tygodni widzi, że nie ma tutaj żadnego czynnika, który determinowałby to, że na takiej drodze można jechać 60 tylko kilometrów na godzinę, zaczyna w końcu się zastanawiać, czy ze mną coś jest nie tak, i zaczyna szukać przyczyn tego, dlaczego na tej drodze powinno się tyle jechać, i ich nie znajduje. I też nie znajduje jakichś punktów kontrolnych, nie wiem, patrolu policji, fotoradarów czy coś. I w końcu tworzy się w nim takie przeświadczenie, no dobra, no tutaj jest głupi ten przepis, pojadę sobie trochę szybciej, w sumie nic się nie stanie.
I tak jedzie pierwszy raz, drugi, trzeci, osiemnasty i w naturalnym, naturalne jest dla człowieka to, że gdy robi coś często, to wchodzi mu to w krew. I wchodzi w krew przeświadczenie, że przepisy są głupie, że ograniczenia prędkości są głupie i generalnie nie trzeba ich do końca respektować. I takie drogi jak tutaj, jak ta, po której właśnie się poruszam, takie przeświadczenie budują jak mało które, że po prostu przepisy są bez sensu i nawet jeśli w danym momencie przepisy ten sens mają, to w głowach kierowców jest, że no okej, okay, ale skoro już na drodze X tego przepisu nie respektowałem i wszystko było okej, no to tutaj też sobie nie będę go respektował, nawet gdy akurat na danym odcinku ten przepis powinien być respektowany, bo tak się przyzwyczaiłem i tak jadę. I właśnie to jest ten aspekt tego, co się dzieje właśnie z poszanowaniem przepisów, gdy są absurdalne limity prędkości. Na tej drodze ten limit jest absurdalny, ale na innych drogach wielu też jest. Nieraz jechałem kilka kilometrów po drodze pozamiejskiej, która była kiedyś tam remontowana, ale też już nie było żadnego remontu na niej widocznego. I tam było ograniczenie do 40 km na godzinę i po prostu to było dramatyczne i ciężko było wytrwać w tym, aby trzymać się tych przepisów. Ale tutaj jesteśmy na tylko jedną stronę medalu pokazuję, to znaczy pokazuję stronę trzymania się przepisów ruchu drogowego i przepisowej prędkości, ale drugą kwestią, którą mają przepisy też nie tylko porządkować, ale też wpływać na bezpieczeństwo, tak jak wspominałem. I teraz rodzi się pytanie, czy jeśli ja jadę 60 km na godzinę, a wszystkie inne samochody, większość praktycznie, bo większość kierowców jednak wychodzi z założenia, dobra, to jest idiotyczne ograniczenie prędkości, więc nie będę go respektował. Czy różnica prędkości wynosząca chociażby 60 km na godzinę, bo ja jadę 60, większość samochodów jedzie 120, czy to jest bezpieczne? Absolutnie nie. Ludzie na mnie trąbią, ten kurier, który tam mijał mnie jakiś czas temu i trzymał mi się na ogonie, bo nie mógł wyprzedzić mnie lewym pasem, strąbił mnie, bo jechałem po prostu 60 km na godzinę, a jechałem zgodnie z przepisami. Więc w takich sytuacjach nie tylko niszczy się poszanowanie przepisów, ale też wpływa negatywnie na bezpieczeństwo, więc niektórzy kierowcy oczywiście zachowują się patologicznie i im nic nie pomoże i ich przestrzeganie przepisów przez nich to jest po prostu coś, czego nie da się w jakiś tam sposób wymóc na nich, no i trudno, trzeba po prostu liczyć, że szybko stracą prawo jazdy, ale większość kierowców jest w miarę normalnych i trzeba ich po prostu w pewien sposób przyzwyczaić do tego, że nie powinno się łamać przepisów, a przyzwyczajenie polega na tym, że dostosowywanie prędkości czy innych przepisów ruchu drogowego do realiów, żeby taka osoba jechała na drodze, mając limit prędkości, który jest zgodny z jej tam przekonaniami, zgodny z jej rozumem i żeby uważała, że dobra, jadę tak jak należy i to nie tylko jest zgodne z przepisami, ale też zgodne właśnie z moimi przekonaniami, że taka prędkość na tej drodze jest adekwatna. Jeśli w taki sposób ograniczenia prędkości byłyby dostosowywane w Polsce, to w sytuacjach, w których na przykład osoba jechałaby 70 na 70 i widziałaby, że to jest wystarczająca prędkość w takich okolicznościach, to później w sytuacji, gdyby prędkość zmieniła się na 50, to też miałaby przeświadczenie, że no dobra, na tych 70 jechałem 70 i to była rozsądna prędkość, to na tej 50 pojadę sobie już te 50, ponieważ to też jest prędkość rozsądna. I gdyby komuś weszło w krew właśnie, że znaki drogowe związane z prędkością są rozsądne, to zdecydowanie lepsze byłoby, nawet przy lekko wyższej prędkości na tych znakach, zdecydowanie lepszy byłby efekt dla ogólnego bezpieczeństwa niż walenie na przykład teraz 60 km na godzinę absolutnie od czapy i nie tylko generowanie niebezpiecznych sytuacji, jeśli ktoś przez przypadek, tak jak ja teraz, jedzie generalnie zgodnie z tymi przepisami, i przy okazji sprawianie, że ludzie kilkadziesiąt tysięcy pewnie dziennie przekonuje tą drogę, wychodzą z założenia, że ten przepis jest absolutnie głupi, więc ja nie będę go przestrzegał, a później pojadę na inną drogę, gdzie ten przepis już głupi nie jest
ale w sumie ja nie przestrzegam przepisów, już się tak przyzwyczaiłem i tam też go przestrzegać nie będę, więc mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni, bo procedury procedurami, jakieś odbiory odbiorami, no ale tutaj nie mówię 120, ale ta setka mogłaby być bez problemów, bo po prostu nic by się wtedy nie stało. Czy ktoś widział tutaj podczas tego onboardu, podczas tej jazdy, która trwała już kawałek czasu, jakiegoś robotnika, jakikolwiek czynnik, który determinowałby, że ta droga wcześniej, którą jechałem i na której było ograniczenie 120 km na godzinę, różni się tak bardzo od tej, na której jestem teraz, że tutaj musi być ograniczenie dwukrotnie mniejsze? Ja nie widzę i już niejedną widziałem w lusterku niebezpieczną sytuację właśnie przez to, że jadę zgodnie z przepisami. Dopóki nie żyjemy w idealnym świecie i ludzi nie zastąpiły roboty, które zawsze przestrzegają przepisów, zdecydowanie powinno się jednak zastosowywać i robić tak prawo, aby nawet ewentualnie te limity były wyższe, ale żeby były jednak zgodne ze zdrowym rozsądkiem, bo to wszystkim wyjdzie na dobre. I to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Powiem jeszcze, ile auto spaliło na dystansie wspólnie przejechanym. 4,1 litra, więc jeśli ktoś stworzył te znaki drogowe pod kątem takim, aby optymalizować zużycie paliwa przez kierowców podróżujących drogą krajową numer 8, która wkrótce zmieni się na drogę S8, to zdecydowanie spełnił swoje zadanie, ponieważ 4,1 litra to jest tyle co nic, jak na samochód, który jest całkiem spory, ale pod kątem bezpieczeństwa i dbania o takie też długoterminowe poszanowanie przepisów, zdecydowanie tutaj osoby zarządzające tą drogą dały ciała i zasługują na nagane, którą tak w pewien sposób tym filmem im udzieliłem. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten temat się Wam spodobał i to przedstawienie tej kwestii. Właśnie zaraz dojeżdżam do drogi, która ma 3 pasy. Robi się jeszcze jeden pas na tej drodze, na której się znajduję, a ograniczenie tam się też nie zmienia, więc 3 pasy drogi ekspresowej w każdą stronę, 60 km na godzinę. Jak widać, poza mną nikt absolutnie tego nie respektuje. Ciężarówki, inne auta, dramat po prostu. Tylko tutaj patrole ustawić i ściągać kierowców, którzy łamią przepisy, ponieważ tutaj łamie przepisy praktycznie każdy. No ale z drugiej strony, czy taka kara, taki mandat też przyniesie jakiś skutek? Czy kierowca będzie uważał, że dobrze, w sumie przeholowałem i należał mi się mandat? Czy będzie wychodził z założenia, oho, zajęliby się prawdziwą pracą policjanci, a nie tutaj łupią kierowców, którzy jadą na takiej drodze więcej niż 60 km na godzinę. No właśnie tutaj można by w nieskończoność potwierdzać negatywne społeczne skutki tego typu ograniczeń. Ja już dostatecznie dużo o nich powiedziałem. Już niedługo zmieni się na szczęście ograniczenie na 120, więc będę mógł znowu po takiej samej drodze, też 3 pasy, też identycznej pod kątem bezpieczeństwa sobie legalnie podróżować. Jeszcze mi tam został 1000 metrów. A teraz już się z Wami żegnam. Jeśli komuś ten film się podobał, to zachęcam do dania mu łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.